Kadir nie pamięta już swojej biologicznej mamy. Dla niej mama to Agnieszka. Dziewczynka nie lubi jednak zostawać w przedszkolu. Zawsze boi się, czy ktoś po nią przyjdzie. Kadir i Rendo przeszli przez wiele miejsc, zanim mieli szczęście trafić do nowej, kochającej ich rodziny. Ich biologiczna matka zostawiła ich w Polsce, a sama stara się w Niemczech o status uchodźcy. Dzieci były o krok od wydalenia z Polski. Ich przybrani rodzice robią teraz wszystko, aby załatwić dla nich legalny pobyt. A nie jest to proste. Na szczęście czwórka dzieci polubiła się od razu. Są jak prawdziwe rodzeństwo. No widzisz, rozumiesz już, na czym to polega? Agnieszka i Krzysztof przyjechali razem z dziećmi na spotkanie dla rodzin adopcyjnych. Mają nadzieję, że dowiedzą się tu, jak rozwiązać najpilniejsze urzędowe sprawy dzieci. To rodzice zastępczy lub adopcyjni cudzoziemskich dzieci. Każda z rodzin ma nieco inny problem. Agnieszka jest tu po raz pierwszy. Krzysztof widzi, jak bardzo jego dziewczynki się nudzą. A więc jedno z nich pozostanie na spotkaniu, ale drugie musi zająć się dziećmi. Kierownictwo domu dziecka. Jeszcze nim myśmy dostali dziecko, wystąpiło pozbawienie praw rodzicielskich. To przedszkole przy domu dziecka, gdzie przez długi czas przebywała mała Kadir. Dziewczynka świetnie pamięta to miejsce i nie przepada za nim. Ej, a tam są zdjęcia, Kadir. A zobacz, może jesteś na zdjęciu. Ale Kadir nie boi się już tego miejsca tak bardzo. Wie, że jej mama i tata nie pozwolą na to, by tu wróciła. Wie, że razem ze swoją siostrą, małą Ewą, wrócą razem do domu, do własnych zabawek i łóżeczek. Idziemy. No. Tak, idziemy do przedszkola. Tymczasem spotkanie trwa w najlepsze, już kolejną godzinę. Widzimy, że w różnych sytuacjach one się różnie kończą. To znaczy, że mogą skończyć się dobrze i te dobre rozwiązania będziemy starać się rozpowszechniać, no zgodnie przede wszystkim z tymi przepisami, które panują. Agnieszka nie wie, co myśleć o tych ludziach, którzy nie odpowiadają konkretnie na żadne z ważnych pytań. Gdzie szukać pomocy? Jak najlepiej załatwić sprawy Kadir i Rendo? Różne przepisy dotyczące różnych krajów. A pierwsza chciała wejść z sali. Mówi, że się nie bała. Na tym spotkaniu, wiesz, Krzysiu, był pracownik ze spraw uchodźców i powiedział mi, że jest możliwość ubiegania się o status uchodźcy, wiesz? A wtedy, jeżeli złoży się wniosek... Politycznego? Ale nie, ale nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że on byłby ochroniony przed deportacją. Kadir nie chciała tutaj wracać? A kto może deportować te dzieci? Jak matka zostanie deportowana, to wtedy jej dzieciom może to grozić. No ale ona będzie z Niemiec. A czy polskie służby graniczne będą poinformowane? Wiesz co, on mi powiedział, że bo on już tą sprawę tych dzieci już widział wcześniej. Znaczy wiedział o nich, bo zetknął się z nimi i mówi, że były bardzo bliskie te postacie. I no nie wiem, jakąś powiedział, że wypracować jakąś ścieżkę postępowania. Próbowałam tego pana wypytać o ich przeszłość, no ale no... Ale tutaj mówię ci, było tyle problemów, ile było rodzin. Mówię, ale ja domyślam, że to tak jest, że nie fair w stosunku do nas. Dlatego? Że jak my, no mamy te dzieci, a tu się okazuje jakieś tam informacje, o których wcześniej nie wiedzieliśmy o tych dzieciach. Posłuchaj, gdyby dzieci by miały status uchodźcy, to miałby normalnie prawo do szkoły, do studiów i tak dalej. Większe prawa niż nie mając tego. A jak nie przyznano im status uchodźcy? Ale w każdym razie, dopóki będzie sprawa się ciągnęła, to może się ciągnąć kilka lat. To nie grozi deportacją. Mała Kadir nie wie na szczęście, że przyszłość jej i brata jest ciągle zagrożona. Czy dzieci zostaną w Polsce? Aneta i Jarek odwiedzają cmentarz bardzo często.
Są małżeństwem od 5 lat. Właśnie 5 lat temu umarł wkrótce po urodzeniu ich synek, Aaron. Aneta i Jarek kochają wspomnienie o nim, ale zdają sobie sprawę, że stracili go na zawsze. A bardzo chcą mieć dziecko. Wiedzą też, że kolejna ciąża Anety także będzie zagrożona. Powoli dojrzewają do myśli o adopcji. Wiesz, myślałam, że Anet miałby już 5 lat. 5 lat? Wesoło by było w domku. Ładny by był. Grzbot mały, duży, nie? Może byśmy zastanowili się poważnie nad adopcją. A nad własnym dzieckiem, Ryba? Nie. Wiesz, już myślałam kiedyś o tym, ale jest za duże ryzyko. Ja już naprawdę nie chcę przez to wszystko przechodzić i nie ma 100% pewności, że będzie dobrze. Nie, to twoje zdrowie jest najważniejsze, Ryba, nie? Żeby zaadoptować bąbla. Aneta i Jarek wiedzą, że zmarły synek pozostanie na zawsze w ich sercach, ale chcą mieć dziecko. Wiedzą, że potrafią pokochać obcego malucha. Tak? Zapraszam państwa. Co was sprowadza do nas, proszę? Chcieliśmy się coś dowiedzieć na temat adopcji. Myślicie państwo o adopcji dziecka, tak? Taki mamy zamiar. Taki macie zamiar. Jesteście małżeństwem? Tak. Czy macie własne dzieci? Nie, nie mamy własnych dzieci. Mieliśmy synka, Arona, ale zmarł. 5 dni tylko żył po porodzie i tak się stało, jak się stało i postanowiliśmy adoptować właśnie dziecko, nie? I coś chcieliśmy się dowiedzieć na ten temat. Czy adopcja jest dla was w tej chwili jedyną szansą na rodzicielstwo? Czy staraliście się ponownie mieć dzieci? Nie jest duże ryzyko, że może znowu tak się samo stać. Nie chcemy ryzykować. Pragniecie przyjąć do rodziny dziecko, tak? Czy państwo już wiecie, jakie to ma być dziecko? Czy jesteście zdecydowani co do płci, co do wieku? No ja ze swojej strony chciałabym mieć synkę. No oboje chcemy synkę mieć. Rozumiem. Chcą czekać na dziecko, które przeznaczy im los. Zbliżają się święta. Dla dwójki rodzeństwa zza Kaukazu będą to pierwsze święta we własnym domu. Kadir i Rendo nie grozi już deportacja z Polski. A wy będziecie ubierać? Która będzie stała po choinkę rozkładać? A Ecia? A ty będziesz robić bombki? Agnieszka i Krzysztof mają decyzję sądu. Są opiekunami dzieci. A Kadir i Rendo są teraz w Polsce całkowicie legalnie. Kadir, a pamiętasz, czy w domu dziecko ubieraliście choinkę? Tak. A teraz pokażę wam, jak się zawiesza na choince, dobrze? Tylko wiesz, trzeba tak troszeczkę mocniej, żeby bombka nie spadła. O tak, tak. Troszeczkę dalej trzeba powiesić. Wszystkie będą położone bombki. Tato, kto ze mną jeszcze robi łańcuch? Rendo skończy wkrótce 13 lat. Gra w piłkarskiej reprezentacji szkolnej. A z Piotrkiem, swoim bratem, są właściwie nierozłączni. Kadir, tak jak mała Ewa, ma 3 latka. I jest najweselszym dzieckiem, jakie można sobie wyobrazić. Tutaj. Daj, tatuś ci pomoże. Jeszcze, dobra, starczy, starczy. O, widzisz, jak ładnie zawiesiłaś? Halo? Cześć, mamo. Co tam słychać? Wszystko dobrze? Na razie. Poczekaj, poczekaj, bo zaraz dziewczyny się rzucają. Dobra. Najpierw poczekaj, Ewcia. Cześć. Powiedz babci, że był Mikołaj w przedszkolu. Ewcia. Był Mikołaj w przedszkolu. I co dostałaś? Książkę, kurde. A byłaś grzeczna? No. No właśnie, to dlatego, że byłaś grzeczna. To poczekaj, mamo, teraz będzie następna. Cześć. Kadir. Cześć. A jak przyjedziesz do babci, to też Mikołaj coś dostarczy. No.
to fajnie. Mikołaj to zostawił? Zostawił, bo powiedziałam, że grzeczna byłaś. Prawda? No. No właśnie, dlatego, że no byłaś grzeczna, to jak przyjedziesz z mamą... To już ja jestem. No, to co tam? Przyjedziemy, mamo, na Wigilię, tylko jeszcze o której, nie wiem, bo idę do pracy. A co się dzieje? No, wszystko dobrze. Znaczy, niedawno była rozprawa w sądzie. I co wyszło? To znaczy, my złożyliśmy wniosek, żebyśmy mogli uzyskać dokumenty dzieci, które zostały zatrzymane przez policję. No i to też zostało orzeczone w sądzie. Żeby Bozia dała, żeby już to się zakończyło, żeby tylko wyszło, bo... Szkoda by było, żeby teraz ich zabrali. Mam nadzieję, że nie ma takiego zagrożenia, że będą... Może grozi na przykład deportacja. Lepiej, żeby nie było. No, dobrze. A przyjechać na którą godzinę, mamo? No to jak już się sobie ułoży, jak tobie będzie pasowało? Ja myślę, że gdzieś koło 15-16 byśmy wyjechali. To będzie pierwsza taka wspólna Wigilia i święta. Kiedy prezent mi przyniesie, tłap, 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 tłap i cieli. Pięty Mikołaj jest tuc, tuc. Tu jest klejek, ciągle. No piękny pierścionek. Pokaż, a dla mnie będzie dobry. Nie. Dla mnie. Kadir, jak mała księżniczka z bajki, ze smutnego, opuszczonego dziecka stała się uśmiechniętą dziewczynką. Dzięki swoim nowym rodzicom. Ten kot i dom są jakby żywcem wzięte z marzeń pewnego małego chłopca, Pawła. Chłopiec nie wie jeszcze o ich istnieniu, ale ci, którzy tu mieszkają, wiedzą już o Pawle. Miłosz i Łukasz to bracia bliźniacy. Mają po 14 lat. Gdzie są rodzice? Pojechali do tego chłopczyka. Dobra. Przywiadą go dziś? Nie wiem. A ile ma lat? No nie wiem, mama mówiła, że około 8-9. Ona jest inteligentna. Powiedz mi, co to wszystko jest? To Malwina, ich starsza, 16-letnia siostra. Gdy 4 lata temu rodzice adoptowali Dominika, chłopca z zespołem Downa, od razu stało się jasne, że Malwina będzie dla niego jak druga mama. Dziewczynka rozumie go najlepiej ze wszystkich. Mama. Mama ci kupiła kawę. Rodzice jadą! Cześć, mami. A co wyście tu narobili? Co wy wybraliście z tymi motorkami? A naprawiamy, bo chcemy na dodę jechać. Co, popsuły się wam? Znaczy, zapon ustawiałem. Nie macie Pawełka? Nie, nie mamy Pawełka, ale mam dla was niespodziankę. Mam kasetę. Hongkong. Ulewny deszcz. Doskonała fryzura. Paryż. Palące słońce. Optymalna ochrona włosów. Miami. Porywisty wiatr. Fryzura wciąż idealna. Nowość. Taft na każdą pogodę Power. Zawsze idealna fryzura. Prawie zawsze. Taft na każdą pogodę Power. Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla Ciebie. Wyobraź sobie orzeźwiającą świeżość poranka. Tak świeże i czyste jest mleko, z którego powstaje serek Almette. Wyobraź sobie zachwycającą lekkość natury. Tak puszyście lekki jest serek Almette z dodatkiem świeżych ziół. Almette, stworzony przez naturę. Tak kusząco pyszny. Almette, puszysty smak natury. Wyjątkowe. Inspirujące. Klasą. Nowy Airwick Aroma Gel w nowoczesnym stylu. Subtelny i długotrwały zapach, który naturalnie poprawia nastrój. Airwick. Zapachy, które odmienią Twój świat.
Jeśli nie masz pod ręką szczoteczki do zębów, spróbuj nowej gumy Orbit Professional. Zawiera ona rozpuszczalne mikrogranulki i delikatnie czyści twoje zęby w sposób, który możesz poczuć. Nowa miętowa Orbit Professional z mikrogranulkami oczyszcza zęby w sposób, który możesz poczuć. Uporządkuj swoje rzeczy, zanim inni zrobią to za ciebie. Teraz w IKEA akcja. Wszystko na swoim miejscu. Tak jak ta latarnia, twoje zęby narażone są na ciągły atak czynników zewnętrznych. Aquafresh Total Care ma naukowo potwierdzony skład, który pomaga w leczeniu nawet wczesnych stadiów próchnicy. W efekcie dając zdrowsze i mocniejsze zęby przez całe życie. Aquafresh Total Care. Piotr Marciniak, zapraszam na wieczorne wydanie faktów, a w nich m.in. pierwsze wyroki na pedofilów w chórze Polskie Słowiki. Główny oskarżony jest jednak w szpitalu. Euro w górę, złoty w dół. Inwestorzy boją się rozmiękczenia planu Hausnera. Epidemia ptasiej grypy wymknęła się spod kontroli. Światowa Organizacja Zdrowia bije na alarm. Jutro w rozmowach w toku. Wiedzieli, że to jest dziecko od Murzyna. Wyzywana byłam za murzyńską dziwkę. Bardzo przykre przyzwiska, wyzwiska, Murzynie, Bambusie. Jakieś dziecko podbiegło i po prostu zaczęło go kopać. Było różnie, no, na początku Murzyn, asfalt, kuntakity. Moja mama mi bardzo często mówiła, że różnie jest na świecie tak i tak, i żebym się nie przejmowała, jeżeli spotka mi coś takiego. Rozmowy w toku. Jutro o 18 w TVN. Uwaga, na sobotę. Widziałem w lesie i ją uderzyłem. Ona odmawiała i wtedy doszło do ciosu, doszło do rękoczynów. Seryjni gwałciciele i mordercy. Co będzie, kiedy wyjdą na wolność? Są groźni. To jest bomba z opóźnionym zapłonem. Kobiety mi się podobają zazwyczaj czarne albo rude. Biorą na to lekkie. Czasami zdarza się, że nie umiem zapanować nad tym, to jest prawda. Program Uwaga w sobotę o 19.40. To będzie pierwsze spotkanie czwórki dzieci Bożeny i Jana z Pawełkiem. Rodzice, zanim dzieci spotkają się z nim, muszą wiedzieć, czy go zaakceptowały. Skąd to? Nie ma. Kasiu, chodź, bo chłopcy już podłączają. Wiesz, wszyscy? Tak, proszę, włączaj. Bożena jest urzeczona Pawełkiem. Chce to przekazać swoim dzieciom. No i szukajcie go pośród dzieci. To ten, co się tam kręci, ale... O! Zadowolony? A? Jaki fajny chwilę. Pytał się. Jak mają na imię bracia, jak ma na imię siostra, czy jest kot i jak ma na imię? Tam siedzi normalnie przecież. Nie ma krzywdy. Nie ma. Ale Pawełek jest dzieckiem niepełnosprawnym. Bardzo ładny chłopczyk, no zobaczcie, jaki fajny. No. Kocham cię. Super Dominik. Pawełek też cię na pewno... Chciałbyś będzie... takiego Maciejka mieć, Dominik? Tak. Jest cudowny, naprawdę cudowny. Wyśpiewał mi wszystkie piosenki, no, opowiadał wierszyki. Jest przekochany. Ja? A wiecie, jakie pierwsze pytanie mi zadał? Czy zostaniesz moją mamą? To były w ogóle pierwsze słowa, jakie do nas skierował. Tak bardzo, patrząc prosto w oczy. Tak to we mnie siedzi, powiem wam, gdzieś tam w środku, że wycałowałam go, wyściskałam go naprawdę, po prostu aż mi się coś stało. Pytam się, a chciałbyś mieć takiego taty? Tak, takiego. Mam jakieś ulubione imię? A jak myślisz, czy my się nie spodobamy?
Chcę ci powiedzieć, że chyba najbardziej to się mu i w pierwszej kolejności to się mu ty spodoba, dlatego że była jedna siostra. Chciałem mieć siostrę. W jego marzeniach była jedna siostra. Więc myślę, że będziesz miała szczególne miejsce też w jego sercu. Czy Pawełek trafi do tego domu? I co ważniejsze, czy trafi do ich serc? Nastawię wodę na sos. Sos Instant Winiary. Tak łatwy do zrobienia jak herbata. Sos pomidorowy. Już gotowy. Sos pomidorowy Instant Winiary. Sos dla smaku. Czas dla ciebie. Masz świetną czarną koszulę. To coś nowego? Nie. Wyprane w Perwolu Black Magic. Tylko on ma specjalną formułę Black Fix. Formuła Black Fix zatrzymuje czarne i ciemne barwniki na włóknach, więc ubrania wyglądają jak nowe. Nawet po wielu praniach. Przepraszam. Perwol Black Magic. Twoje czarne i ciemne ubrania zawsze jak nowe. Tata, pomóż mi, bo próbuję, a tej matematyki i tak nie rozumiem. O, zobacz. 4 dzielisz na 2 i masz 2. 2 dla ciebie, 2 dla mnie. Wedlowskie delicje to miękkość biszkoptu, soczystość pomarańczy i wyśmienita czekolada. Wedlowskie delicje, nasze ulubione. McCain raz, dwa, trzy frytki z ziemniaków najlepszych odmian. Jak smażone, choć są prosto z piekarnika. Zawsze złociste, chrupiące na zewnątrz i puszyste w środku. Smażone smakują równie doskonale. McCain. Ten smak uwielbia świat. Program Fakty, Ludzie i Pieniądze. Sponsoruje Netia. Lepsza perspektywa. Roman Młotkowski, witam Państwa. Jak zwykle w poniedziałek magazyn Fakty, Ludzie, Pieniądze, a w nim podsumowanie najważniejszych wydarzeń gospodarczych mijającego tygodnia. Oto jedno z nich. Na kilkanaście tygodni przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej handlowe sprawy polsko-rosyjskie nie zostały uregulowane. Polska wypowiedziała Rosji umowy handlowe, a ta nie chce przyznać 10 krajom przystępującym w tym roku do Unii tych samych przywilejów celnych, które ma obecnie 15 krajów członkowskich. Rosjanie stawiają sprawę jasno. Trzeba znaleźć rozwiązanie dla tych problemów, bo w przeciwnym razie konsekwencją będzie podwyższenie taryf celnych. Rozmowy dotyczące polskiej granicy toczą się jednak nie w Warszawie, ale w Brukseli. Komisja Europejska występuje tu w imieniu wszystkich 10 nowych kandydatów. Strona polska jest tylko obserwatorem tych zmagań. Szantaż handlowo-dyplomatyczny ze strony Rosji nie pojawił się wczoraj. Problem w tym, że do decydującej daty 1 maja zostało już niewiele czasu. Zainteresowani? Zapraszam na magazyn Fakty, Ludzie, Pieniądze. Jeden niepowtarzalny i tylko w TVN. Program Fakty, Ludzie i Pieniądze. Sponsoruje Netia. Lepsza perspektywa. 3, 2, 1, startuj po rabat do salonów Citroena. Prawy, 3 szeroko. Citroen C3, rabat do 3,5 tysiąca złotych. Citroen Xara Picasso, rabat do 9 tysięcy złotych. Prawy, 2 wąsko. Citroen Xara, rabat do 7 tysięcy złotych. Pozostałe modele, rabaty do 12 tysięcy złotych. Stop! Citroen, polubisz każdą drogę. Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble.
Lech wzywa. Następni przyjechali. Męczy mnie ta sława. To właśnie te krowy dają najlepsze mleko, z którego robimy sery Turek. Wyśmienite. Camembert i Brie. Idealnie kremowy smak. Właśnie tak smakują prawdziwe sery. Dajemy autografy? Mleko wystarczy. Sery Turek. Co za smak. Trzymaj, co się zrobi? Tam przystała na pierogi. Twaróg śmietankowy Campiny nie wymaga mielenia, dlatego jest idealny do przygotowania twoich ulubionych daniem.